cześć. I? Jak ci tam? Mam nadzieję, że mnie słychać. No, widać. I tym oto sposobem znajdujemy się w Nicei. 50 metrów od morza. Tu jest taka aleja, która się nazywa Della Californie, a tam dalej jest Des Anglais Promenade. I tam chyba nawet widać trochę morze już. To jest aleja dziewczynek. Za mną jest palma, na której dwie małpy skaczą. Nie, małp to tam nie ma, ale na pewno jakieś robaki. Piękna pogoda. Zresztą nie ma co opisywać, bo wiadomo jaka jest pogoda. 30 stopni słońce. Chociaż wczoraj, to chyba ze względu na ślub Alberta, Monaco, tutaj parę kilometrów stąd. On jest drugi czy trzeci? Lekko słońce zaszło, ale było dalej ciepło. A dzisiaj będzie jakieś 28, 29 do 30 stopni teraz. Wykręć się i sprawdź, tam... Nie wiem, no tam mamy termometr. Termometr jest. Farmacji. Także jest piękna pogoda. Pierwszy tydzień już minął. Trzeba, wiesz, dać... Byliśmy w Cannes. Trzeba skierować kamerę tutaj w ten look. W Cannes jest też fajna promenada. Taka dużo... Myśmy tam jeszcze byli w Cannes parę lat temu. Łaziliśmy sobie. Z tym, że tu w Nicei jest o wiele jest dłuższa, jakieś do 8 km, aż od... Masz uczucie takiej wielkości. Tam z tyłu dalej jest lotnisko i od lotniska do portu takiego zwykłego ze statkami jest 8 km. I cały czas ciągnie się taka promenada, po której można sobie chodzić, także jest gdzie chodzić po prostu. To jest chyba 1/3 albo nawet mniej promenady w Cannes. No Nicea jest... Nie wiązuje tego labodu. Tak, to się czuje, że Nicea jest większym miastem niż Cannes, ma 370-80 tysięcy, podczas gdy Cannes o 70, może 78 tysięcy. Ale Cannes jest troszeczkę inny. Cannes jest bardziej takim kulturalnym ośrodkiem. Więcej tam takich znanych, jakichś tam przyjeżdża ludzi ze świata kultury. Ale nie, mają tak fajne. Ale Nicea, to się czuje, to jest większe miasto i to jest taka stolica Rywiery Francuskiej. A tak poza tym jest fajnie. To trudno, żeby wiesz, nie było fajnie. Tutaj nie jest osadzona nad samym brzegiem morza opera. A tamten pałac filmowy i opera są dosłownie przy morzu. I no, całe życie kulturalne się tam gromadzi, no, stąd ale właśnie... Ale tu jest tak samo, w tą stronę, jakieś 3-4 km przy samym... Nie, ja miałam się, dlaczego tam tak się koncentruje to życie kulturalne i tak dużo można spotkać gwiazd, nie gwiazd, gwiazdeczek, ze względu na to, że właśnie te ośrodki cię przyciągają. No, opera, pałac... Przez ten tydzień czasu połaziliśmy tu trochę, byliśmy, jak już powiedziałem, w tam. Byliśmy tutaj w porcie i tam koło portu jest taki plac 8 maja 1945 roku, bo wtedy się uważa, że był koniec II wojny światowej. Jest taki duży obelisk i tam są takie ruiny takiego zamku, które zamierzamy zdjąć, bo było wtedy zamknięte. A poza tym mamy jeszcze ochotę pójść do katedry, która jest w tą stronę. No jak minie idzie gorączka. Trochę pod górę, tak, bo Iza się trochę przyziębiła. Zresztą ty, Ania, tak samo trochę się przyziębiłaś, tylko ja jestem zdrowy. I tak w ogóle to Marek was pozdrawia. Znaczy nie, Marek was nie pozdrawia. Marek was nie pozdrawia, tylko Gabryśka. No. Trochę zrobiłem zdjęć. Jeden memory card już mam zapełniony, 260 zdjęć. Wczoraj jak robiłem zdjęcie przy samej plaży, tu całem na kolanach, takie duże fale były. I w pewnym momencie fala poszła na mnie tak, że oblała mnie do połowy, a aparat miałem trochę wyżej. Ale byłeś genialny, ratując. Bo inaczej to by mi kamera, aparat, woda zalała całkowicie i bym nie mógł już robić zdjęć, bo on raczej wodoszczelny to nie jest. Nawet kto wie, czy te by się utrzymały. Co mieć? Nawet kto wie, czy te zdjęcia by się uratowały, które są... Aha, uratowałyby się, bo są na tym, na kurcie, tak? Tak, nie, to co by się tam, nie, na kucie to by się uratowały na pewno. No, takie sytuacje się zdarzają, więc... Koniec mojego małego monologu, a raczej dialogu za nią, która jest behind the camera.
siedzi za karę tutaj. No to myśmy to widzieli. Aha, wczoraj był właśnie ten ślub tego księcia Alberta w Monaco. Zobacz. Przepraszam. A myśmy wczoraj mieli jechać do Monaco. Wybierzemy się jutro. Pobyt w Hiszpanii kojarzy się ze śmiercią Michaela Jacksona, a Francja z Albertem będzie. No, zawsze jak jesteśmy na przykład... Jakieś wydarzenie, coś się fajnego dzieje. I zawsze nam Iza choruje. Pierwszy raz ja. A to co słychać, chyba słychać, to jest startujący samolot, który tutaj z lotnisku jakieś 3-4 km stąd. I samoloty startują. Dosłownie co 3-4 minuty. To jest duża atrakcja, bo zawsze się zastanawiamy, gdzie one lecą. I zapomniałeś dodać, że jest tu jak w dzień, tak w nocy. Taki sam ruch, takie samo natężenie decybeli. No, tylko że... Taki sam szum. Tylko że w nocy po drugiej stronie ulicy takie panienki stoją. Tyle prostytutek, to ja nie widziałam przez całe swoje życie, co tutaj. No, teraz coś przyjechało. Takie, to polisę. Stoją dosłownie tutaj 10 metrów takie panienki i jest wesoło. Znaczy wesoło. Obserwujemy z okna, która szybciej spłynie. Także jest wesoło. No, to by było na tyle właściwie.